Świadkowie mówią, że jest to jak historia żywcem wyjęta z horroru. Ofiary twierdzą, że to jakby pełzały pod ich skórą robaki. Jednak czy to prawda, czy tylko możliwe urojenia? Sami osądźcie. To program Detektywi, Ginger Allen. Początkowe symptomy są straszne, a tysiące już cierpiących są coraz bardziej przerażeni. Nikt nie zna przyczyn i czy jest to zakaźne, a nawet jak to leczyć. Najgorsze jest w tym, iż wielu lekarzy uważa, że to w ogóle nie istnieje. Czuję nieustanne swędzenie, uczucie pełzania, jakby pełzały po tobie robaki. Chcesz się tego usilnie pozbyć. Tajemnicza choroba zaatakowała Cindy Chasey z Teksasu i tysiące ludzi takich jak ona na terenie całego kraju. To ekstremalnie zniekształca każdą część mojego ciała. Ramiona, nogi, ręce, plecy. Nawet na chwilę nie mogę się od tego uwolnić. Chasey, która jest pielęgniarką, cierpi już od 2002 roku i ta przypadłość wywróciła jej życie do góry nogami. Mój sposób życia kompletnie się zmienił. Nie mogę już pracować, a mam 17-letni staż pracy. To zaprzepaściło moją karierę. Przypadłość nazwana morgelonami nie przypomina niczego znanego. Większość lekarzy nie wierzy w ogóle w jej istnienie. Objawy nie pasują do niczego, co znamy. Najbardziej niesamowitym aspektem tej choroby są mikrowłókna, tworzące się w ciele ofiary, potem wyrastające z niej. To takie wstrętne uczucie, jakby to chciało się wydostać na zewnątrz. Zwykle są czarne czy białe, ale czasem są też czerwone lub niebieskie. Gdy Chasey po raz pierwszy udała się do lekarza, została wyśmiana i pozostawiona sama sobie. Płakałam w drodze do domu. Byłam załamana. Nie rozumiem, dlaczego to zbagatelizowali. Inni pacjenci zostali przez lekarzy wyzwani od wariatów. Zaburzenia deluzyjne to najczęstsza diagnoza w tych przypadkach. Lekarze powiedzieli, że sama sobie to robię, więc przestałam chodzić do lekarzy, bo bałam się, że mnie zamkną. Nie ma wątpliwości, że te włókna istnieją. Jednak co je powoduje, jest dla nas tajemnicą. Nie wiadomo również, czy jest to zaraźliwe. Na Uniwersytecie Stanowym Oklahomy w Centrum Naukowym Zdrowia dr Randa Casey oraz dr Randy Wymore rozpoczęli badania nad morgelonami. Tu jest ich kilka. Tutaj są te włókna, o których mowa. Widać ich zwoje wewnątrz infekcji. Udało się nam nawet zebrać próbki tych włókien z infekcji Cindy i wysłać do analizy w Departamencie Zdrowia. Jednak Departament Zdrowia nie potrafił ich rozpoznać, porównując je do znanych substancji. Naukowcy uważają, że lekarze zbyt szybko oceniają te przypadki jako wymysły pacjentów, gdyż symptomy są niemalże nie do uwierzenia. Około 200 razy dermatolodzy mówili mi telefonicznie, jak i poprzez internet, że ludzie nie potrafią wytwarzać kolorowych włókien w ciele. No cóż, tyle to i ja wiem, ale nie zmienia to faktu ich obecności. Nie rozumiem, dlaczego ta konkretna przypadłość jest traktowana jako wymysł, podczas gdy jest tak wiele nowych, odkrytych przypadłości w ciągu mojego życia. Podczas ostatniego roku Centrum Kontroli Epidemii jest zalewane pytaniami o morgellony. CBS News dowiedziało się, że centrum planuje rozpoczęcie badań w przeciągu 90 dni, aby lepiej zrozumieć to zagrożenie. Z powodu liczby pacjentów w samym Teksasie, badania będą przeprowadzone właśnie tam. W ramieniu mam ich dziesiątki. Pani Chasey ma nadzieję, że śledztwo Centrum Kontroli Epidemii pomoże zrozumieć tę przypadłość, na którą cierpi. Po prostu chciałabym żyć tak, jak zanim mi się to przydarzyło. W ciągu następnych kilku tygodni Centrum Kontroli Epidemii będzie dobierać naukowców do śledztwa. Badaniom będzie przewodniczyć jeden z trzech przodujących w tych zakażeniach stanów. Kalifornia, Floryda lub tutaj w Teksasie. Będziemy Was na bieżąco informować. Jestem Ginger Allen, CBS 11 News. Zadziwiające. Skontaktowaliśmy się z kilkoma lekarzami, ale odmówili skomentowania tego problemu przed kamerami.